Rajd odbywa się na trasie 36 km. Zaczynamy tutaj w tym miejscu w Szerembajle. Skręcamy za chwilę w las i jedziemy w kierunku Płotek. Ponieważ uczestnicy rajdu życzyli sobie, żeby większa część rajdu przebiegała przez las, to tym razem taką trasę wytyczyłem. Tak jak powiedziałem, jedziemy na Płotki, z Płotek w kierunku Zelgniewa i później lasem do Skórki, poprzez Dobrzyce i Gwdom kończymy rajd na wyspie. Rajd był organizowany głównie dla członków Pilskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Organizatorzy w trosce o bezpieczeństwo uczestników przejazdu jako nagrodę przygotowali kask dla każdego rowerzysty. Wyprawa rowerowa zakończyła się spotkaniem w barze Wyspiarz, gdzie pasjonaci dwóch kółek mogli wymienić się wrażeniami po 36-kilometrowej wycieczce.